Rekordowe stypendia w Strzałkowie. Tym razem za bardzo dobre wyniki w nauce nagrodzono aż 30 uczniów. Uroczystość zorganizowana została w środę w tamtejszej szkole podstawowej. Ta edycja jest wyjątkowa dlatego, że samorząd gminy Strzałkowo zdecydował się na zmianę regulaminu w związku z reformą oświaty i wygaszeniem i zamknięciem gimnazjów. Wcześniej stypendia dotyczyły limitu najlepszych. Wyglądało to w ten sposób, że 7 najlepszych gimnazjalistów otrzymywało stypendia, 6 najlepszych uczniów szkoły podstawowej. Dzisiejsza zmiana regulaminu doprowadziła do tego, że stypendium wójta gminy Strzałkowo otrzymuje każdy, kto uzyska średnią z 2 semestrów wyższą niż 5,1. W związku z czym z 13 stypendiów zrobiło się nam tych stypendiów aż 30. Traktujemy tę edycję jako wyjątkową ze względu na liczbę stypendystów, ale oczywiście planujemy i zamierzamy kontynuować dobrą tradycję i liczbę stypendystów zwiększać z roku na rok. Stypendia wręczał wójt gminy Strzałkowo Dariusz Grzywiński. Dla tych, którzy je otrzymali, to nie lada wyróżnienie. To nie jest moje pierwsze stypendium, jednak żeby dostać stypendium trzeba jednak ciężko pracować, dużo się uczyć, być wytrwałym w tym, co robimy. Warto starać się o to stypendium, bo można dzięki niemu rozwijać swoje pasje i dążyć do bycia w czymś lepszym i można później dostać się do lepszej szkoły średniej i mieć lepszą przyszłość dzięki niemu. Stypendium to nagroda dla uczniów, ale również ich rodziców i nauczycieli, podkreślał wójt. Każdego roku fundując stypendia naukowe dla uczniów chcemy spowodować swego rodzaju zwieńczenie trudnej pracy uczniów, ale również wyrazić wielką radość, że ci najlepsi uczniowie są efektem pracy wielu ludzi, bo i nauczycieli, którzy w sposób wyjątkowy starają się przekazywać wiedzę tym uczniom, ale również wielkiej troski, zaangażowania i dobrej atmosfery ze strony rodziców. To szalenie istotne, aby każdy młody człowiek tak szeroką opiekę i ze strony szkoły, tą edukacyjną, ale i wychowawczą ze strony rodziny mógł odczuwać. A to z pewnością przekłada się na sukces. Sukces taki jak sukces naukowy, który kończy się jakby zwieńczeniem tej trudnej pracy stypendium naukowym ufundowanym przez samorząd gminy Strzałkowo. Jako samorządowiec bardzo się cieszę, że od wielu lat możemy tym młodym ludziom, fundując stypendia, pokazywać tą najlepszą drogę, którą warto kroczyć w życie dorosłe, aby osiągnąć swój cel. Dobre wykształcenie, aby w życiu dorosłym zająć jak najlepsze miejsce i w dorosłym społeczeństwie móc dobrze funkcjonować. Uroczystość zakończyła krótka część artystyczna. Listę wszystkich stypendystów znajdziecie na twojasłupca.pl.